dzisiaj nasz przedostatni dzień w Rzymie i przyszliśmy zobaczyć, jak papież jeździ samochodem po placu Świętego Piotra. Marcin, a ty miałeś dobre pytanie, jakie chcesz zadać papieżowi? Jakie? Kilka pytań. Dawaj. Jak tam papa po śniadanku? Chcesz, aby twoje życie było jedną wielką podróżą i przygodą, to spójrz na to, jak jeździ biskup Rzymu. Zapraszam na odpowiedź. Papa! Papa! Lettura dal libro dei Salmi. In questo senso anche lo stato spirituale che chiamiamo adesso l'azione, quando nel cuore è tutto buio, è triste, queste cose, questo stato del venuti a Roma per presentare il concerto Salmi di pace e di misericordia. Oto słowa Ojca Świętego. Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam członków Fundacji SOAR oraz artystów z Polski, z Ukrainy, z Izraela i z innych krajów, uczestników Festiwalu Psalmów Dawidowych, którzy przybyli do Rzymu, aby zaprezentować koncert Psalmy Pokoju i Miłosierdzia. Życzę, aby to wydarzenie artystyczne i duchowe sprzyjało intencjom i projektom braterstwa i zgody. Wszystkim błogosławię. Idziemy zwiedzać dalej Rzym. Jak dojdziemy, to zobaczycie. Gdzie ten Cinek poszedł? Co on tam robi? Idę z nim. W jednym miejscu widzisz. Tu mamy właśnie wszystko, o to chodzi, że człowiek chodzi przez dwa dni robić 40 km, żeby zobaczyć różne rzeczy, a przychodzi w jedno miejsce i widzi te wszystkie rzeczy. I nawet lepiej widać, bo z bliska wiesz, jest inna perspektywa. Dokładnie, tutaj zakłamana. Popatrz. To i to nie masz. Konia od tyłu widać. Konia. Jest pięknie teraz, tylko szkoda, że drzewa zasłaniają. Ja bym to wyciął wszystko. Uratowany. Trochę dziura w ziemi. Tak. Właśnie przez relikwie. Tylko to jest bardziej makaronowo, nie? Ever forever. Kiedykolwiek zjemy. To prawda. I dobra, ziomeczki, gdzie idziemy? Idziemy na koncert. Idziemy na dobrą imprezę. Będzie fajnie. No wreszcie wyczekiwany koncert. Thank you.
insieme non solo tante diverse. Oddio, tu sei il mio zapanował na świecie, modlimy się o pokój w Ukrainie, ale nade wszystko modlimy się o pokój w naszych sercach i tego Państwu i sobie życzycie z całego serca. Moi kochani, psalm 40, bramy. Zapraszam pięknie. Nic więcej nie słyszycie już.